Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać makijaż dzienny przy użyciu najbardziej topowego podkładu Estée Lauder Double Wear. Także na początek nałożmy pielęgnację, bo pamiętajcie, że perfekcyjna cera to perfekcyjny makijaż, ale żeby o nią zadbać, najpierw należy ją odpowiednio wypielęgnować. Do tego celu nałożę na początek serum nasze kluczowe Advanced Night Repair. Nabieramy sobie w zagłębienie dłoni połowę zakraplacza, rozgrzewamy, a następnie ruchem serca rozprowadzamy na twarzy. Kolejnym produktem, który nałożę na twarz, będzie produkt pielęgnacyjny Revitalizing Supreme Plus Wake Up Balm. Dwie pompki między palcami, rozgrzewamy i uciskamy na twarzy. Nadszedł czas teraz na aplikację podkładu. Nałożę do Tobie podkład, który jest naszym kluczowym podkładem. Podkład jest we flakonie, także musisz odrobinę wylać na grzbiet dłoni. Nie nabieraj wszystkiego naraz, tylko zaczynaj sobie od środka twarzy takim ruchem tapującym. Nałożę teraz korektor pod oczy, ponieważ pod oczami nie nakładamy podkładu, to jest taka sztywna zasada, ale na powiekach nałożyłem odrobinę Double Weara, ponieważ powieki mają tendencję do tego, że się przetłuszczają, a Double Wear jest podkładem matującym, także też będzie regulował wydzielanie sebum na strefie powieki. Kolejnym właśnie krokiem to jest przygotowanie pędzelka, kremu pod oko i to taki będzie trik makijażowy dla Ciebie, ponieważ nabieram odrobinę kremu, nasze Advanced Night Repair Eye. Do tego korektor pod oczy, oczywiście Double Wear. I dwa produkty mieszamy ze sobą, odrobina kremu i korektora. A następnie delikatnie pędzelkiem nakładaj pod oczy. Po nałożeniu podkładu i korektora pod oczy warto, wręcz zachęcam Ciebie, abyś przypudrowała twarz. Dlatego do tego celu użyję sobie pudru Estée Lauder Double Matte. Także delikatnie nabieramy pudru i takim ruchem wgniatającym lekko, zaczynając od czoła. Kolejnym krokiem będzie modelowanie twarzy. Ale pamiętaj, żeby nie przesadzić, ponieważ jest to makijaż dzienny. Dlatego też ja użyję różu. Następnie uśmiechnij się delikatnie. Patrząc w lustro, takim ruchem X-a nakładasz sobie róż na uśmiechniętej twarzy. Kolejnym krokiem w makijażu będzie umalowanie i delikatne podkreślenie oka, ponieważ Modern Classic to jest makijaż dla współczesnej kobiety. Makijaż nie może być przymalowany. To wszystko będzie bardzo neutralne. Twoim głównym bohaterem na oczach będzie kredka. Dolną powiekę zaakcentuję brązową kredką. Sprawi ona, że będzie zdecydowanie lżejszy efekt, ponieważ cały czas wykonujemy makijaż dzienny. Czas teraz na cień. Tutaj mam taką paletkę, jest to paleta numer 5 Estée Lauder. Wybieram najjaśniejszy kolor z palety, ponieważ makijaż jest dzienny, także nie możemy przesadzić. I na części ruchomej powieki ruchem wgniatającym aplikuję cień. Zostało wytuszowanie rzęs, zanim jeszcze oczywiście podkreślimy brwi. Można lekkim zygzakiem tuszować rzęsy, wtedy nabierał objętości. Ostatnim elementem makijażu oka jest podkreślenie brwi, czyli ozdobnej ramy. Proponuję, wybierz sobie kredkę, która ma na drugim końcu szczoteczkę. Uczesz brwi, a następnie je podkreśl, lekko zagęszczając. Ostatnim elementem makijażu dziennego będzie podkreślenie ust. No i dzisiaj, Ada, będziesz miała okazję przetestować najnowszą pomadkę Pure Color Love. Wybrałem dla Ciebie odcień, który nazywa się Bless Buff. I nakładamy sobie bezpośrednio pomadką na usta. Makijaż został zakończony, oczywiście w roli głównej Double Wear, czyli perfekcyjna skóra przez 24 godziny. Oczywiście ja wiem, że to będzie nieco krócej, ponieważ każda kobieta wykonuje codziennie demakijaż.